Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się dziś w czymś, czego pewnie nikt z was się nie spodziewał, a konkretnie Children of Morta. No i cóż, powrót do tej jakże wspaniałej gierki zagwarantowany jest tym, że stwierdziłem jako iż, gdyż ponieważ nie mam za dużo teraz, powiedzmy, jakichś wyjątkowo pilnych pomysłów na pokazanie wam, jeśli chodzi o gry. Tutaj nie mam żadnych wielkich nowości czy czegoś, na czym mi jakoś kolosalnie zależy. No, może dobrym momentem będzie teraz właśnie najbliższy okres wykorzystać trochę do powrotów właśnie starych tytułów, które zostały przerwane z jednego lub drugiego powodu. Tak, stwierdziłem, że dziś powracam do Morty na jeden odcinek na pewno. Czy więcej będzie, czy nie, nie mogę wam obiecać. Już tak, jak mówiłem, po prostu teraz chcę zrobić sobie taki okres sentymentów, powrotów i różne, naprawdę różne gry, które kiedyś zacząłem tutaj ogrywać, no po prostu do nich wracać. Więc tak, żeby nie było, mniej więcej kojarzę, co tam się działo fabularnie. Jednak nie pamiętam, co się działo, powiedzmy, poziomowo. Nie pamiętam też tak totalnie dokładnie, więc no, mam nadzieję, że to mi wybaczycie. Tak, z tego co widzę, mamy drugą krainę. Jestem na etapie 2-2, z tego co się orientuję. Okej. Dobra, no to idziemy i widać, że mam wszystkie postacie i cyk. A pan, 10 poziom, niestety wyniszczony zepsucie. Więc nie będę jej teraz torturowo brał. Wezmę w takim wypadku... kogo? No i ma najniższy poziom, to niech będzie, że zacznijmy nim. Tak, zobaczymy jak to będzie. Jak będzie szło. I inne takie, no, dawno naprawdę nie grałem, dużo nie pamiętam, ale... Cult of the Lamp i inne rzeczy tego typu mnie chyba... No, zostawiły w formie, okej. Lewy przycisk to był podstawowy atak, który po prostu jest taki. Spacja to mieliśmy... Spacja w sumie, space. Nie wiem, czemu to na polski nazwali spacją. Ale tak, space właśnie pozwala nam... Czyli ten przycisk na klawiaturze, nie wiem, czemu tak dziwnie gadam, ale tak. Pozwala nam robić uniki. Prawy przycisk to jest atak dodatkowy. A cokolwiek jest tam, na razie nie możemy. I wow, nie, aż mnie się wraca do tego. To jedna rzecz, a druga... Kurczę, nie pamiętałem, że tutaj była aż taka fajna muzyka. Okej, da się to rozwalić. Pewnie jak na złość nie, więc muszę być ostrożny po prostu i nic więcej. Dobra. Dobra, będę ostrożny i spróbuję nie umrzeć. To będzie najlepiej dla nas wszystkich. Co się stanie, jeśli to dotknę? Nie wiem i chyba nie chcę wiedzieć. Okej, już jakieś elitki się pojawiają. Wow. Taki gościu, a udało się unik zrobić. Dobra, już cofam te słowa, bo już widzę, że uniki nie wchodzą. I że jestem już na połowie HP, więc pewnie zaraz zginę. Co by tu powiedzieć w sumie, no. Chyba to była postać, która nie do końca nam... Tak, większe obrażenie, mniejsza prędkość ruchu. Użyłem tego, więc teraz to mamy już aktywne. Czy to jest problematyczne? Nie. Z fusztem, który to... dotyczących się wrogów. Okej, pod Q coś takiego. Zdecydowanie fajne. I jest to coś nowego? Chyba, bo był jakiś wpis. Nie wiem, ciężko mi stwierdzić. Okej, ale jest dużo wrogów, więc macie tu tema. I gińcie. Ale ja nie chcę ginąć. To wy macie. Nie ja. Dobra, dobra. Aha, jakieś tutaj dziadostwa. Te oskarżenia, czy co to było? Pamiętam. Okej, a nie, przepraszam, te są odskażenia. No tak. Nawet z wyglądu już poznaję. O, proszę, w ogóle nasza szarża pozwala delikatnie ranić wrogów. No, fajnie. Proszę tylko, że tak... mimo wszystko nie za bardzo ogarniam, co, jak, gdzie, kiedy, ale spokojnie. Damy radę, musimy dać radę. Wierzę w to, że jest to możliwym sobie poradził. I da się to rozwalić? Tak, da się to rozwalić normalnie. I tak. Jeśli chodzi o postać, o którą gramy w tym oto momencie, czyli Joey'ego, to Joey chyba, a takim widzę, że Bryskawic, to jest koniec tymczasowe, ale tak. Bo tak, niestety te fajne wzmocnienia, runy i tak dalej, to są tymczasowe. Ale no. Joey, jeśli nie mylę, okazał się być synem tego nie pamiętam, chyba Ben miał na imię. Ogólnie tego, który jest nasz z Kowalem, jest bratem Jochna, przy czym... To akurat pamiętam, bo Jochn jest pierwszą postacią, którą się w ogóle ma grywalną. Gościł z mieczem i tarczą, taki typowy wojak, można powiedzieć. Na standardy
różnych. I to jest tak znacznie większa szansa na trafienie krytyczne, coś tam, dobra. To nieistotne. Mam szał kompletny oraz mało HP. Teraz tak, nie będę ryzykował tu jak jakiś wariat z nie wiadomo czym. Więc próbuję tylko pozbyć się tego, co ewentualnie mnie goni. Otworzyć skrzynkę, bo jest jakąś typ... Pominułem. Tak, celowo mówię, pominułem. Okej, trochę funduszy i... Joey używa gnomotu, przywołuje, dostanie cyklon. I tam... Nie doczytam, ale podejrzewam, że to jest od tej małej rudowłosej dziewczynki. I dobra, mamy dwa punkty umiejętności, to może jeszcze w ogóle zobaczymy, jak działa nasz szał i inne takie rzeczy. Jak uskok, widzę, że można ulepszać, żeby więcej zadawał tutaj. Trzymanie obrażeń prowokuje Joey i zwiększa obrażenie jego następnego ataku. Super, ale nie. Szał. Okej, większe obrażenie tutaj za to. A to jest grzmot. Chyba to byłoby najlepiej ulepszać, tak szczerze. Więc tak, to ulepszy te dwa punkty. I odblokowaliśmy coś bardzo fajnego. Super zdolność, chociaż ten wir to jeszcze nawet go nie mamy. Będę musiał to sobie w szybko wziąć. A póki co idziemy. I tak, widać, że Joey to może nie być moja postać. Albo druga rzecz, że już nie umiem grać w dzieciucha Morty tak dobrze jak kiedyś. To, żebym kiedyś był jakimś dobrym graczem czy coś, nie wiem. Ja zawsze byłem przeciętniakiem pod tym względem, ale no. Wtedy przynajmniej ogarniałem. Dobra, Joey. Ale nie zatrzymuj się z tym kamykiem, tylko próbuj uciec od wrogów. Ale coś się uaktywniło chyba przed chwilą? Nawet nie wiem, co to było, ale tak. Nie słyszę prawie muzyki, co oznacza, że jesteśmy bardzo blisko zgonu, chyba? Dobra, gin. No, nie wierzę. Co za dziadyga? Okej, daliśmy radę. Teraz tak, tego nie mogę wziąć, bo mam aktywne. Na pewien czas w sensie niepodatne wszystkie obrażenia wezmę. Na pewien czas po prostu jestem niewrażliwy, fajny. Tak niepodatny, ale chodzi bardziej niewrażliwość niż niepodatność. A tu była jakaś pułapka chyba, jeśli się nie mylę. I teraz tak, dużo wąszów. Nie lubię wąszów, skorpionów też nie lubię. W tej lokacji. Ale bardziej nie będę ukrywał, chyba nie lubię tej postaci. Się nie grać nie było źle. Ale zdecydowanie nie mój styl. Może bardziej by podpasowały siostrze. Chociaż nie wiem. Ciężko mi stwierdzić. Dobra, więcej tych dziadów, niestety. Dobra, czyli już po mnie. Ja się mogę niby... Wow. Wow, to pięknie przyspiesza mi ataki, ten szał. Zdecydowanie dobra rzecz. Przyspieszenie ataków może nieźle uratować w niejednej sytuacji, więc tak. Jesteśmy przy takim czymś, to teraz szybko jeszcze tylko odnowię sobie trochę szału, chociaż jedną butelką. Uderzę młotkiem we wrogów. Otrzymam niepotrzebnie obrażenia, rzecz jasna. Tak, zdecydowanie muszę trochę do tego wrócić. Regularnie, jeśli chcę. Powiedzmy, pamiętać, bo tak najpierw wleć to wszystko. Jak się w to grało i umieć w to grać dalej, tak dalej. Nie, M to była mapa i nie ma tu niczego więcej. Okej, więc cokolwiek tu jest, możemy wziąć albo nie. Prąca pułapka. Okej, Q i F. Dobra, niech będzie. Mamy nową runę, więc na szczęście idziemy w taką fajną, w pełni ładowaną ognistą. I jak na kogoś, kto dawno nie grał, to chyba nie jest aż tak źle. Dobra, my wybaczcie cięcie. Ale tak, domownicy. No i cóż, druga plansza, wyruszamy. Miejmy nadzieję, że nie przegramy totalnie. I tak, jakaś runa i dużo złota. Okej, skorpiony i wąsze. Najgorsze, co może być, przez to, że to jest szybkie. A my jesteśmy bardzo powolni, jeśli chodzi o nasze ataki. I co my? Ataki główne, wyobrażenie od błyskawic. O tak. Zdecydowanie lepsza runa. Jednak ja się wstrzymam. Wolę po prostu wykorzystywać wszystko, co mam, a nie wymieniać, powiedzmy, ciągle na nowe. W szczególności na początku etapu. Bo gdyby była końcówka, to oczywiście, żebym wymienił na błyskawice, bo są lepsze, no i... Poza tym to świeża runa. Ale tak, na początku etapu zdecydowanie za wcześnie. Tak,
Skorpion mu podziabał. Lety i... będziesz jakieś specyficzne wydarzenie, specjalne czy coś. Wydaje mi się, że już kilkukrotnie je widzieliśmy, więc to jest takie dziwne. Looked at his surroundings as if for the first time. But an air of wisdom still lingered around him. They were on the run and in search of one more able-bodied than themselves. For a monstrous and savage creature had begun to dwell near the observatory. The skies, he said. The skies hold the secrets of the gods. Steam. It was perhaps more powerful than a horse, but it was nowhere near as reliable. Okej, dobra. Jestem dosłownie pewien, że już mieliśmy to spotkanie. Może powtórzyło się ono właśnie głównie dlatego, że nie udało się wtedy, powiedzmy, spełnić ich prośby, czy coś, dopóki jej nie spełnimy, to ciągle będzie się to powtarzało? Nie wiem. Może. No, dostaliśmy ten fajny efekt. Ten efekt ciekawej niewrażliwości, jakby. Ale okej, na razie tym przejmujmy. Pokonajmy po prostu wrogów. Jak pokonamy, to wtedy będziemy mogli spokojnie pomyśleć o tym bardziej. A tak, tutaj na szczęście. Zaraz i... o chwila, zanim jeszcze to weźmiemy, to może zobaczmy, jaka jest tu alternatywa. Okej. Okay. Kiedy mam mało życia, to będziemy szybciej się poruszać. Dużo więcej bić. Piękne, ale nie. Zobaczymy co. Nowa umiejętność zawsze fajna. Okej, okay. Joey zużyła furię, korzystając z wiru, a taki główny... pogłębiają furię, naciśnij spację, aby kontynuować. Okay. Mamy pasek, który pozwala robić kręciołka. Tak długo, jak mamy furię. No i oczywiście i tak dostałem jeszcze obrażenia. Straciłem dużo życia. Dobra. Fajne. Fajno. Nie zdać nic ująć, po prostu fajno. Nowa umiejętka. On pewnie długo będę ładował i rzadko będę używał przez to, że właśnie ona jest ładowana. Ale dobra. Ale dobra. Kolejna dobrze, sekwencja. Dużo przeciwników. Też takich jakichś wrednych, plujących tertą tych, powiedzmy, jakichś dziwnych dziadostw, które chcą nas ścigać. Pamiętam, że coś z tym symbolem chyba było, też tak przy okazji. Nie pamiętam co, więc... powiedzmy, że zignoruję ten symbol, ale wiem, że coś one miały ze sobą związanego. Okej. Okej, na pewno czas zwiększa otrzymywane... o, tak, tak, tak. Doświadczenie. Zdecydowanie musimy gromadzić jak najwięcej expów na postaci, której nie będę za często używał. O tym mogę szczerze powiedzieć, akurat i być szczerze przekonanym. To naprawdę nie jest do końca w moim stylu. Boże, bo lubię takie... powiedzmy postacie, które może nie są najszybsze, ale są wytrzymałe i stabilne, ale... nie w grze tego typu, która... można powiedzieć, wręcz trochę... każe za to, że nie jesteś... i nie jesteś mobilnym. No, niestety. Jakkolwiek postać może nie najgorsza, tak... nie mój styl w tej grze. Tak to chyba najłatwiej określić. Chyba. Nie sądzę, żeby było tu jakieś lepsze określenie na coś tego typu. Tu jest przejście, niczego szczególnego nie ma. I... tak. Czerwona elitka. Bardzo niebezpieczna. Tego tu się orientuję, ale no może nie zginiemy od razu. Chyba czegoś użyłem przez przypadek. No bo cała furia to niestety jeszcze ma połowę życia. I moje ataki tego jeszcze nie unieruchamiają. Reaktywna jest zemsta? Nie rozumiem, o co chodzi, ale okej. Okay. Powiedzmy tu tak czy siak i... coś znalazłem.
Cokolwiek to jest. A, dobra, to było to takie dziwne. Tak, pamiętam takie dziwne wyzwania. Pamiętam to, tak. Chyba dawało to jakiś dostęp do jakichś specjalnych jajek. Nie wiem, czy zrobiły. Ale tak. Dobrze, kojarzyłem, że jakieś jajka się dostaje za to. Tajemnicze jaja, okej. A, po prostu ataki podstawowe mogą aktywować. A, dobra, po otrzymaniu obrażeń, po prostu następny atak będzie wywoływał to. Dobra. Już wszystko rozumiem, fajnie. Straciliśmy bardzo dużo życia, więc prawdopodobnie zaraz... zaraz padniemy. To jest jedna rzecz, którą niestety muszę stwierdzić. I tak, przedmiocik pasywny przy okazji. Fajnie. Ale no, jak na powrót powiedzmy do gry, którą nie grałem już... żeby nie skłamać długo, jak będzie niebezpieczny, to nie jest źle. Właśnie, aktywujmy to, będzie łatwiej z nim. Może nawet jakimś czasem to ugramy. Może się uda jakimś cudem? Ugraliśmy to. Daliśmy radę. Aha. Brawo, zepsułem. Ale okej, udało się, fajnie. Co tu daje? A, po prostu błogosławieństwo. Jeszcze... Okej, mogę tego wziąć w sumie, czemu nie. Nie wiem, czy jest to super potrzebne, ale tak, mogę to wziąć, więc to sobie wezmę. Teraz tak, zanim pójdziemy dalej, to chcę zobaczyć jeszcze właśnie niższą tutaj odnogę. Czy w niej nie ma czegoś super? A, jest koniec poziomu. Okej, czyli cokolwiek jest tam. Będzie prawdopodobnie jakąś dodatkową znajdźką, więc oczywiście tam pójdziemy. Zdecydowanie super. Będziemy teraz mniej podatni na śmierć od jakichś dziwnych... Nie wiem... Nie tyle z pułapek, co jakichś takich ruchomych piasków i tym podobnych, które się tutaj zdarzają. No i dobra. Muszę przyznać, przebieg świetny. Naprawdę świetny, jak na... Po raz kolejny powtarzam na tą sytuację, gdzie to po prostu... Naprawdę nie pamiętam po jakim długim czasie. Powracam do gierki. Czy było to 2 lata, czy rok tylko? I cholernie, nie wiem po prostu. Naprawdę nie wiem. Wiem tylko, że dla mnie długo i mało co pamiętam z samej gry. Jeśli chodzi o kwestie przeciwników, lokacji i tak dalej. Fabułka na szczęście jeszcze gdzieś mi tam siedzi. Ziggurat 3x4. Okej. Okay. Jeśli będziemy mieć farta, nie padniemy w jakiś totalnie głupi sposób, to jeszcze można coś uda osiągnąć, kto wie. Dobra, i teraz tak. I zaczynałem się coś przeciwnicy, nie wiadomo jak trudni, super, czyli to na tyle by było. Okej, okay, dobra, może nie byli aż tak trudni jak myślałem. Nie podoba mi się to, ale i tak to zobaczę. Też pewnie nie powinienem, znając życie. Z takim ilością jeszcze to tym bardziej. Tam. No oczywiście, że nie powinienem, bo już koniec. Już przegrałem. Dobra. No dobra. Nie wiem, czy się cieszyć, czy smucić, ale tak. Po prostu przegraliśmy. John's quivering voice was scaring Mary, making her fearful of what he might say. She started to feel the corruption inside of her.
But the truth was far worse than her illness. Worse even than her death, which she only prayed that would leave her be before her child was born. Dobrze. Bardzo dobrze. What was the unborn child's crime? It had had to be sacrificed. Mary cried before fever stopped her from saying more. John tried to assure her, talking of uncertain fate and that they should not succumb to despair. After all, they were not defenseless against a future not yet here. They had two more spirits to find, and maybe they could offer a solution. No tak. Wszystko się jeszcze bardziej komplikuje. Jeszcze bardziej rozpada. Okej, tak, tak. Tryb rodzinnych prób oczywiście. Jakaś aktualizacja, która wyszła pomiędzy momentem, kiedy ostatnio grałem, a teraz. Więc no. Ale mnie to nie interesuje, mówiąc szczerze. Bardziej interesują mnie rzeczy, które tutaj, można powiedzieć, są oferowane przez te wszystkie ulepszenia. Ość rund nie. Szansa na kolejne zdecydowanie... Można by było tutaj, nie wiem, doświadczenie 10%, czy może coś innego. Powiem wam tyle. Jako, że nie umiem i mi to nie wychodzi, to najbezpieczniej będzie zainwestować w życie. I tak też zrobię, zanim pójdziemy na kolejne podejście w tym odcinku, które podkreślam będzie ostatnim raczej, bo nie chcę, żeby to trwało za długo, to pierwsza rzecz, a druga... A druga rzecz jest taka, że też... No, powiedzmy, że po prostu znam swoje możliwości, jeśli się nie ograniczam w ten sposób. Że a, jeszcze jedno i potem się kończy na tym, że odcinek trwa półtorej godziny. Coś, ale dobra, na razie się tym przejmujmy. Znaczy, mogę coś tym lepszyć ciekawie? Nie, niestety nic nie mam za jeden punkt. Dobrze, żeby nie było Kevinem, nie gramy. Nie wydaje mi się być dobrą postacią do grania w pojedynkę. Wcześniej czy później oczywiście będę musiał go wziąć, bo też ma niższy poziom. Ale na razie powiedzmy, że jeśli chcę tak wrócić trochę do tradycji, to... Albo John, albo Mark, albo... Apan. Ona z nowym dodatkiem, jak zresztą pewnie większość z was wie, ale potężnie. Potężnie po prostu mi się nią grało łatwo, przyjemnie. Dobra, wiecie co, weźmiemy ją. Wydaje mi się... być naprawdę chyba jedną z lepszych postaci dla mnie, jeśli chodzi o jej styl rozgrywki, więc no... Jeśli chcę coś osiągnąć, to może być naprawdę najlepszy wybór. Tylko jeszcze zanim coś, to sobie zdecydowanie muszę przypomnieć, jak ona działała. Aha. Dobra, o, to nie jest to, co chciałem, ale dobrze. A pan skupia energię wokół siebie i kieruje wrogów. Fajnie powoda spowolnienie do zbrzeżenia. Okej, to prawy przycisk. Uskoki spowalniają wrogów. Dobrze, to jest super. Okej, to też jest super. Chociaż tego nie pamiętałem. Super. A to jest... A, coś takiego, dobra. Pamiętam, że był chyba jakiś limit, co do tego, jak można było atakować, nie? Nie, dobra, nie było limitu. Musiałem pomylić się z jakąś totalnie inną, prawdopodobnie postacią nawet i, albo i też totalnie inną grą. Okej, okay. Początek nie najlepszy, bo już otrzymuję obrażenia od otoczenia. Ale tak, okej. Okay. Nie ma na za dużo zdrowia, ale i ataki. To jest to, co właśnie mi dało nadzieję na to, że to jest idealna postać dla mnie. I nadal daje mi do zrozumienia. Nie chcę, czy walczy kosturem, co jest... Można powiedzieć, że właśnie ulubioną bronią, taką nietypową. Wszystkich typowych to są bardziej moje... nadal włócznie. Ale dobra. Ogólnie brzeżowcowe i kostury są chyba u mnie na równi. Zastanawiam się nawet, czy bardziej właśnie nie przychodzę na stronę kosturów mocne, niż broni drzewcowej pokroju włócznie, halabardy... Takie. Ale no. Te obszarowe ataki, to jest to, co... Zawsze wydawało mi się u niej tym aspektem, który pozwala mi łatwo sobie radzić
doświadczeniową, naprawdę potężną postacią. I zaraz pewnie ktoś się znajdzie, kto powie, że umiesz z niej korzystać, jest tak dobrze, bo to jest ogólnie OP postać. Oczywiście. Musiałem dostać wrogów, bo jakby inaczej. Ale spokojnie, mimo tego, że dostałem wrogów, to nie jest tak okropnie źle. Mogę dać radę sobie z tym wszystkim. Bezproblemowo. I tak, wiem, że już mam też nie najwięcej punktów życia. Ale czy mnie to martwi? Jako to postać niekoniecznie, bo ataki są dużo szybsze niż u tamtego. Jeszcze mają... Powiedziałbym pseudo zasięg, ale no, nie jest to dobre określenie. I teraz tak. U dołu byliśmy? Nie, nie byliśmy. Tam też może warto byłoby zajrzeć. Ale póki co, no patrzcie, obrażenia mniejsze, zdecydowanie. Jestem tylko świadom, ale no... Powiedzcie mi, że nie jest to... potencjalnie znacznie skuteczniejsze niż... ten powolny topór. Powiedzcie mi to, proszę. No. Powiedzcie, że to nie jest dużo skuteczniejsze. Może to być moja, powiedzmy, takie jakieś wyobrażenie, czy moje przekonanie. O, szansa, że jest topór podczas ataku. Oj, tak, to jest jeszcze lepsze. Bo ułatwi nam jeszcze bardziej życie. Machamy tym wszystkim, jeszcze topór można wylecieć, który będzie jeszcze dodatkowo pomagał we wszystkim. Dobra, cześć przeciwnik, pa przeciwnik. Tutaj już byliśmy, więc teraz nie ma coś przejmować. Pozostało pójść gospodowi. Tutaj coś było. Okej, kryształ, więc na pewno się przyda. I cześć przeciwnik, pa przeciwnik. Iń, dobrze. Jest dobrze. Jedne co by się ewentualnie przydało moim zdaniem tutaj. Nawet nie tyle co obrażenia. Z chęcią bym zobaczył po prostu jeszcze płynniejsze ruchy z tym toporem. Znaczy toporem, kosturem. Tak, z chęcią. Z chęcią bym zobaczył po prostu jeszcze płynniejsze ruchy. Jeszcze po prostu szybsze. Wyobrażenia? Powiem tak, ja zawsze... Czy może nie zawsze. Ale obecnie jestem zdania, że czasami... W niektórych sytuacjach... ataki na jakiś tam, powiedzmy, średni dystans... Albo szybsze... Na mniejsze obrażenia... To moim zdaniem dużo cenniejsze właśnie... Ostatnio przynajmniej tak właśnie, jak powtarzam, zdarza mi się... Ataki powolne... Ale potężne. Czy coś. Więc no, po prostu tak, nie wiem, czy jest coś do dodania w tej kwestii. Jeśli miał coś właśnie zmienić w tym ataku, to prawdopodobnie zmieniłbym to, że dałbym jeszcze trochę więcej prędkości. I tak, trochę tutaj zlamiłem, nawet bardzo trochę. Ale tak, mimo wszystko, dajemy radę. Dajemy radę. Ostatecznie się tam jeszcze z kapliczka żywotności, pamiętam o niej, więc spokojnie. A nie jest aż tak wszystko skończone. Trafienie krytyczne po tym ataku głównego wuja uderzenia z niebios. Okej, dobra. Dobry dodatek, zdecydowanie skorzystam. Szansa na krytyka, nawet jeśli nie jest jakaś szczególnie duża, to zawsze jest to runa, która jak już się trafi, to może nieźle pomóc. Gorzej tylko, że jesteśmy na końcówce HP. Nie, aktywuj tego. Mogę nie klikać. Moja lama po prostu. Ciekawym się patrzę na to, ile tu jest węży i skorpionów. Mam jedną szansę na przetrwanie. W sumie teraz to będzie tylko to, że wypadnie gdzieś jakimś cudem. No, butelka lecznicza, czy jak się to nazywa. Pamiętam, czy to były butelki lecznicze, czy to się nazywało czerwone kule, kule zdrowie, coś takiego, bo... Pamiętam gdzie, ale jakaś gra właśnie tak dziwnie nazywała swoje mikstury kulami. A jako, że gram w milion gier ogólnie naraz, a przynajmniej tak się zdarzało, to no, łatwo było pomylić czasami, gdzie i co było. Okej, tu jest to takie skażenie i tym podobne. Powiedziałbym nope, wolę uciec. Przemęczyć się z tym wszystkim i potencjalnie zginąć. Koniec poziomu. Koniec poziomu, czy mi się chce wracać po te wszystkie rzeczy, czy nie? Powiedzmy, że nie chce mi się, ale nie będę głupcem. Jak mam darmowe leczenie do pełni, to pójdę po nie. Więc tak, trochę dłużej może to zejdzie, ale przynajmniej będę w pełni zdrowy, co mi daje większą szansę na to, że pójdziemy gdzieś dalej. Wow, to było piękne. Mimo wszystko udało się uniknąć. Okej, dobra. Cześć przeciwnik, gin przeciwnik. No chodź, chodź.
Dobra. Okej, tam ten dziwny kamień, który chce mnie zabić, nie wiem czemu. Też jest trochę wrogów. To szybko się ich pozbędziemy. Jak długo, jak to nie są jacyś tacy z tych takich typowo wrednych, że to są odporni powiedzmy na większość moich efektów, a sami mają milion efektów nakładanych na mnie. Nie jest aż tak źle. Tak, wskaźniki uników widzę, że mam aktywny, więc tak. Na wszelki wielki lepiej zawsze o tym pamiętać i... No, lecimy. Stop. Do poziomu numer 2. Z nadzieją na to, że może tym razem uda się nawet to przejść. Chociaż też nie wierzę, żebym aż takie wielkie cuda, więc nawet jeśli się nie uda, to nie będę, powiedzmy, zawiedziony jakoś wielce. Bo jak to powtarzam, bardzo często znam swoje umiejętności, znam swoją lamę i wiem... No. Czy nie trudno to, żeby... No, żebym jakoś poważnie zlamił. Dobra. Zacznijmy od pozbycia się tego gościa. I oczywiście piaski ruchome. Dobra, mamy poziom, super. Poziom z tego, co się orientuje, też leczą też nas. Czy mogę coś wykupić za te... Mam powiedzieć jeden punkt, ale mamy dwa. Okej, dwa punkty. Jeśli mamy dwa punkty... Wydaje mi się, że to będzie najlepsze. Bo tutaj proszę, glif, a pan także wraca jej zdrowia. Jak to osiągniemy, to będziemy po prostu... no, pokonable. Ale jeśli będziemy musieli korzystać z glifu, żeby nas leczył, to też warto by było, żeby bił jakieś sensowne obrażenia. Chociaż trochę. Żeby potem nie żałować, że używamy jego zamiast ataków podstawowych. Czy coś. Jest tak. Wiesz, że nie można z niego aż tak dużo korzystać. I to w sumie też tłumaczę, że to może właśnie... okej, jeszcze to się trafiło, no super. Po prostu super. Super, po prostu. Dobra. Może jakąś tym się to uda. Chociaż wątpię. Tak tutaj się nadziało, że tak... obawiam się, że to już będzie ponad moje umiejętności. To wszystko, więc... O ile jakoś super fartownie mi się to nie uda zmienić, to ciężko będzie. Ale dobra, jakoś stąd wylazłem. Jakoś z tego wylazłem. Kisurki licznicze nawet się pokazały. Super. Jakimś tym mam wielkiego fartu, naprawdę. Użyłem czegoś? Nie przenoszą się na unik, okej. Na szczęście nie było to nic negatywnego. Zwiększę naszą stanownik, zawsze miło widzieć, po prostu. Jest tak... Znowu się gubię, znowu panikuję. Nawet bardziej niż w Cult of the Lamp, gdzie też tam moja panika często rujnowała moje... plany sukcesu i tak dalej. Dobra, damy radę, musimy dać radę. Znam to, że ten główny wołacz z pięścią Marka, okej. Niech będzie. Lepsze część nic. Jest tak, widzę tam kapliczkę, to szybko ją zobaczymy, czy błogosławieństwo chyba się nazywa profesjonalnie, no ale dobra. Obelix mocy. Okej. Skrzynka, która ma w sobie leczniczą kulę, czy tą miksturę, nadal nie wiem jak się nazywa. Więc pewnie będę co chwilę zamienił nazwę na wypadek, gdyby to się okazało, że to są kule lecznicze. Właśnie w tej grze, mapa. Wygląda na to, że trzeba iść do góry. A ja poszarżowałem w dół. Z nieznanych mi powodów. Dobra. Pokonani. Jest dobrze. Albo chociaż w miarę dobrze. Znaczy jest tak całkowicie dobrze, to... Nie mają w tym rolę, żeby to stwierdzać. Dobrze, jest dobrze. Mamy kolejnego przedmiota. Oj tak! Idziemy dalej. Idziemy dalej, mamy to, co jest wystarczające moim zdaniem, żeby móc przetrwać. Więc idźmy. Idźmy, zobaczmy, dokąd nas to zaprowadzi i jak sobie poradzimy. Bo to już jest kraina trzecia, chyba? Tak, prawdopodobnie trzecia. Okej, wybaczcie ponownie.
Cięcie dziwne, no ale niestety dużo spraw wynika nagle, w których jestem potrzebny. A jak takie sprawy wynikają, to nadal nic się nie zmieniło u mnie, jeśli o to chodzi, i zawsze staram się w tym momencie, można powiedzieć, przerwać odcinka na rzecz tego, żeby to wszystko zrobić. I co my tu mamy? Jakaś fabułka będzie chyba. Albo coś innego, nie wiem. Center of every celebration would be a Nairaha himself, interlaced in dance with Bushra. Two became one at the center of the city. And the whole city would dance the entire time. Jovial lasted an entire week, no more and no less. Okej, okay, jeszcze coś. Dobra, powtarzałem. Więc już nie trzeba się tym przejmować. Okej, okay, hej, przeciwniki. Chodźcie, chodźcie. Tak, chodźcie, zdecydowanie. Z chęcią was przyjmę. I leczenie, które mogę dostać za atakowanie was. To jest w sumie też największy plus. Robienie ataków. Że możemy dostawić za to leczenie. I w sumie wszystko, czego nam brakuje do przetrwania, tak całkowitego. Dobra. Zanim jeszcze pójdziemy tam dalej, to tutaj jest też jakieś przejście, więc... O! O nie. Wood and metal was strewn about. One body was present, one missing. Obrazy syna Stronga. Czyli znowu uciekali tym razem. No niestety. Tym razem nie przetrwali tego wszystkiego. Smutna to historia. No i przy okazji kolejne cięcie wynikło, wybaczcie mi za to. Tym razem nawet nie jakaś ważna sprawa, tylko siostra mi przeszkodziła, więc tak. Niestety, nawet ona potrafi czasami być moim wrogiem nagraniowym. Okej, okay, jeden punkt. Tutaj chyba trzeba 14 ich wydać, więc... Chciałbym albo czekać na coś... Tak, musimy teraz na coś czekać, żeby albo zrobić trójkę, albo żeby jakieś dwójki porobić. To będzie lepszym wyborem, nie mam pojęcia. Ale zdecydowanie dla mnie lepszym wyborem będzie chyba robienie dwójek. Jedna trójka, o której mogę pomyśleć, że w sumie miałaby dla mnie sens jakiś, to jest ta trójka właśnie na obrażeniach od tego wbicia kija w ziemię. Z tego też nie będę korzystał jakoś, nie wiadomo jak często znaczycie. W szczególności dopóki jeszcze i tak nie mam leczenia się, kiedy to robię, więc no. Lepiej po prostu dla mnie będzie mieć dużo różnych umiejętności, które są w miarę rozwinięte, niż jedną taką potężnie rozwiniętą, z której tak nie będę korzystał przez większość czasu. Dobra, chodź, chodź przeciwnik, dobra, jesteś spowolniony, nawet jeśli nie dostałeś maksymalnych obrażeń za to. No, toporek, jak miło. Magiczny Cliff zdaje twoim wrogom obrażeniem błyskawic. A, okej, okay, dobra. Teraz to coś będzie jeszcze błyskawice wywoływało. Na pewno się przyda. Wcześniej czy później? Przy czym postaram, że bardziej to później się przyda niż wcześniej, więc na razie postaram się zaoszczędzić tę runę, kiedy nie ma jeszcze wielkiego sensu na powodu, żeby z tego korzystać. Chodź, dobra, teraz to w miarę jest. Więc tak, gin. Też gincie, skorpiony. Wredne, złe, niedobre. I tak. Mam więcej skorpionów, więcej jakichś takich dziadostw, których nie chcę spotykać. Niestety, ale oczywiście będę je spotykał, bo na tym polega ta gra. Musimy walczyć, spotykać wrogów i walczyć, i spotykać wrogów, i walczyć, i spotykać wrogów. No. No, niestety... O, proszę, jeszcze jakieś znowu coś. Żeglarz, poeta i magik. Wszystkie te umiejętności są imponujące, ale nie były one powodem, dla którego Kevin Clark stał się sławny. Rozgłos zyskał on przede wszystkim dzięki pysznym posiłkom ze świętych grzybów i rozdawanie swoich potraw z darmo pielgrzymom. Okej, okay. Zaakceptuj? W sensie zaakceptuj. Okej, okay. Chyba nie rozumiem tego. Pewnie są jakieś opisy. Może to nawet z tym... Nagroda za wsparcie na Kickstarterze czy coś, nawet nie wiem, czy to miał jakiegoś... Wspieram to Kickstarter i tym podobne, czy nie? Okej, potrzebujesz tego obrażenia. O, zdecydowanie tak.
Jednego wykupię, bo czemu nie? Zostały trzy... Zostawię sobie następną planszę. Bo chyba będzie jeszcze plansza. Mam taką nadzieję, jeśli tu teraz będzie walka już z bossem, to bym się trochę wziął i załamał. Patrząc na to, że nie byłem na to gotowy. Myślałem dosłownie o tym, że będzie jeszcze kolejna kraina. Na szczęście, no, jest. Okej, unikłem. Jest źle, chociaż nadal lamie strasznie. A czemu nie? Mogę to zrobić. W ten sposób będę miał losowanie przedmiotów chyba? To jest w sumie nawet fajne. Gorzej tylko, że teraz tak, jesteśmy w jakimś obszarze, gdzie jest mnóstwo wrogów. Jeszcze trafiliśmy elitkę w tym miejscu. To może być nasz koniec. Że tak mówiąc, myśląc... Muszę być naprawdę ostrożny, jeśli nie chcę zlamić. A nie chcę. Tak, na tamto wyzwanie nie idę tym razem. Nie ma co ryzykować. Może być. Tamta runa albo się zużyła, albo nawet... już nie miałem. Albo było właśnie bardzo blisko zużyciu się. A, chodźcie, wrogi, chodźcie. Okej, okay. Czy dostanę jakieś leczenie? Oczywiście, że nie, bo jakby inaczej. Gra musi być... może nie tyle co wredna, co... stresująca. Wiesz, stresująca też nie jest prawidłowe określenie. No, ale musi mnie, no, po prostu... targać na krawędzi życia i śmierci. Inaczej by nie była sobą. A, dobra. Daję obrażenia odbłyskać po wykonaniu uskoku. Okej. Okay. Przyjemny przedmiocik. Tutaj co za co mamy? I główne spowalnianie wrogów. Zdecydowanie to będzie lepszy wybór. I tak. Będzie ostatni się niewidzialny. Nie jest najlepszy, ale no niech będzie. Od wrogów uciekniemy. Swój wir, który wciąga wrogów. Oj, tak. Nie jest to też idealne, ale biorę. No i idziemy. Idziemy zobaczyć, co tam się kryje dalej. Bo może kryć się coś ciekawego? Może nie? O, piesek. Jak miło, piesek dał mi butelkę leczniczą. Co i co, tyle? Idziemy z niepełnym życiem na jakiegoś boss fighta, super. Nie wiem, co tutaj teraz ma się stać. Ale dobra. Co by miało, nie miało. Może się uda jakimś cudem. Poza tym, że te kulki, jakieś takie namierzające, trujące, nie dają mi wielkiej nadziei na sukces. Za to, że tworzy tutaj dużo skorpionów, daje mi większą nadzieję, bo te skorpiony nie są wielkim problemem. A jeszcze jest szansa, że po prostu dzięki nim się wyleczę. A jeśli delikatnie, to zawsze jakaś szansa. Znika. A czy mogę niszczyć? Tak, mogę niszczyć, ale chyba wtedy... tak bym nic nie dostał za to. Więc tak, nie ma co w tym interesować, co bardzo przejmować i tak dalej. Okej, okay, teraz są pociski, więc trzeba unikać. Dobrze, gdzie jest ten kluczu? Unikuj, nie przejmuj się skorpionami. Skorpiony same znikną. Albo uniki blisko skorpionów, to też będziesz je ranił. Okej, okay, teraz mogę chyba trochę skorpionów pobić. Dobrze, gwiezdny kluczu. I przy okazji jeszcze tylko dodam. Nie wiem, czy już kiedyś byliśmy na tym boss fight'cie, czy nie. Ale jeśli mam być totalnie, powiedzmy, szczery i ze sobą, i z wami, jeśli tu byłem, najprościej w świecie po prostu nie kojarzę. Naprawdę nie kojarzę. Żebym tu kiedykolwiek był, więc tak. Musimy wybaczyć ewentualne niekojarzenie faktów
lamienie i tym podobne. Dobra, teraz jest dobra chwila na to, żeby spróbować się pozbyć skorpionów. Aha, super. Zginąłem przez to, że zaatakowałem skorpiony. Blisko było. Ja muszę spróbować chyba jeszcze raz, ale to już nie w tym epizodzie. I nie wiem, kiedy będzie kolejny, czy będzie kolejny. Ale tak, zdecydowanie, jeśli już to w kolejnym. Carried the weight of two upon a body where youthful curiosity had been replaced by remorse and obligation. He sought safe haven with the Bergsons so that he may discover something worthy of his son's legacy. Okej. No, czyli te. Mamy starego astrologa, ale nie mamy jego syna. Leżał tam. Okej. No cóż, to na takim jakże smutnym momencie kończymy epizoda. Tak. Kolejnym, który może kiedyś nastąpi. Zobaczymy, co będziemy robić. Jak będziemy robić. A póki co ja ulepszam trochę syna unik i obrażeń, będzie przed mnie pozostało. Tak, no. Na tym kończymy odcinek z powrotu do Children of Morta. Czy będzie dalej, czy nie? Jak mówię, nie jestem w stanie wam nic obiecać. A teraz, jak powtarzam po raz kolejny, to tyle, więc no, trzymajcie się, no i hej, hej!